podcast Sony Pressout, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Jak sobie pamiętacie, robiliśmy sobie poboczniaki? Chyba poboczniaki to były. Albo skrzynki. Albo może pióra. Chyba pióra robiliśmy, chyba. Nie jestem pewien, ale dzisiaj będziemy się brać za zadanie poboczne. Tu mamy właśnie pierwsze, czyli zadanie kurierskie. Dostarczy list do kaplicy po drugiej stronie miasta, nim rozpocznie się ceremonia ślubna. Aha, czyli na czas to będzie. Matko kochana, prawie bym się w nich wpierdzielił. No wypad, słonie. Dobra. Pieprzyj pedale. Rozbrzmiały weselne dzwony. Mówię ci, wypierdalaj. Dobra, ale przynajmniej przywiodą mnie do zlecenia zabójstwa od razu. Dobra, jestem już z powrotem. Dobra. Czekajcie, teraz się spisało. Nie, tam. Ogólnie to ja już robiłem tą misję, tylko że ona się tak zwaliła, że wyszło to 10 minut. Co wiecie, zrobiłem zadanie, ale mi nie zaliczyło. Wiecie, zabiłem właśnie tych dwóch spiskowców. Zabiłem strażników i mówię, no nie no, jakim cudem po prostu, nie? I jak się zrobi tak jeszcze raz, to oczywiście wiadomo, że to nie pójdzie do nagrania, ale jeśli widzicie to drugi raz, bo zapomniałem na przykład to wyciąć, to mnie zgnojcie najlepiej. I tak muszę tych dwóch posłanników właśnie zabić. Nie to, że ja się nalatałem po prostu po tych dachach, bo oni spierdalali przez dach nigdzie indziej. No to wiecie. Dobra, nie spadł na dół. Widzę, że nie tylko ja tak mówię, że spływam tych typków. No ej nie! Ej nie! Chodźcie tu, kurwa mać. Jebane psy. No nie ty! Pierdolę tą grę, naprawdę. Co to ma być? Po prostu miałem ochotę to po prostu już wyłączyć, nie?
Dobra. I co? I działa. To się nie chciało. Poważnie. Pierdolcie się teraz. Kurwa, ile ja czasu straciłem. Czuję się jakbym był po godzinie biegania wtedy. No weź się już, Ezio, ogarnij, naprawdę. To twoje pajacowanie jest kretyńskie. Już na nie śmieszne. Dobra, ja sobie zobaczę już zadanie. O, super, ile kryjówek, fajnie. Not among this lot. This might be the fox's game. No kurde, co jeszcze tutaj? Pierdolcie się, naprawdę. Teraz się walcie, bo nie jestem nawet w obszarze. No nie mówcie mi, że ja tego nie robiłem. Get this delivered on time and I'll repay you handsome. Chwila. Co? I od razu musi być taki loading? Ej ludzie, ta gra już zaczyna mnie denerwować. Mhm. Dobra, czyli to się odkryło drugie. Dobra, to robimy to. Please get this delivered on time and I'll repay you handsome. A co widzicie, wynagrodzę. Dobra. To będzie lepsze niż zlecenie zabójstwa według mnie. No żarty. Jeśli zdążę przed czasem, to będzie fajnie. No Jezu, ale będziecie wywalać o tylko jedną osobę, to sorry bardzo, ale Tair. Ezio, ale my się pożegnamy. Michelangelo. Ej, no nie wierzę, ja... Ile ja będę szedł do tego celu akurat? Czekajcie. Mogę zobaczyć na mapie, gdzie to jest w ogóle? O, fajnie, że ja powinienem wziąć konia! Nie, teraz to już na pewno nie zdążę. Mam cię dosyć, Ezio, naprawdę. Jak ty się wywalasz zawsze o jedną osobę, no to... Nie, czekajcie, ja przerywam to wspomnienie. Bo ja nie zdążę. Szkoda mojego czasu. Folderu dyna. O, dziękuję, że chociaż tutaj mnie weźmie. Łaskawstwo. Ale tego to już nie mogę pominąć. Dobra, idźmy tędy, bo tutaj najszybciej złapę konia. Spieprzeć pedały. Te pedały też mnie strasznie denerwują w tej grze. O nich się zwykle wywracam. To jest możliwe, że 2 minuty mi zajmie dostarczenie takich paczek. Molte grazie. Zamknij się.
piszę zdjąć. Ale po tych zleceniach zabójstwach to ja i tak będę sobie to robić na nowo, nie? Kurze, myślę, że go rozjadę, czy co? Shut the fuck up! Boże, 500 metrów! Zdążę, ale to może z jedną sekundą na czele. Jak nie mniej. Co to było? LOL. No comment! Ogólnie stwierdziłem, że jutro muszę zrobić sprawozdanie do szkoły na zawód wyprzedmiot. I stwierdziłem, że bardzo mi się nie chce i sobie zrobię wagary jutro. Takie moje małe tajemnice, nie? LOL, ej, dobra, jednak szybko tu doszedłem. Ale przy poprzednim podejściu bym nie zdążył. Za cholerę. Grazie, grazie. Dobra, ale ogólnie jeśli chodzi o te przesyłki, to już mamy połowę z głowy. To mi się podoba. I tu nam została ta sekwencja. Tu punkty widokowe we Florencji. Tutaj mamy wszystko na razie, jeśli chodzi o wszystkie dostępne tajemne miejsca. Wyścigi też mamy takie wszystkie ogarnięte. No tutaj tych zleceń zabyć to jest od zajebania. A nie! Przesyłek jest tylko 5! Ja już 3 zrobiłem. No i tu skarby też mamy ogarnięte, więc jeśli chodzi o tą grę, to mi bardzo dobrze idzie. Dobra, zaznaczmy sobie... to... nie wiem ile będzie to zdecydowanie zabójstwa, ale ja chcę to zrobić... o matku, przepraszam! Dobra, chcecie się lać, to dobra. No problemo, załatwię wam to. Mam cię. O! A oni zauważą, że zniszczyłem afisz, no właśnie. To mi wbije ta końcóweczka. Denerwująca. Co teraz? Pionowe cięcie. W San Gimignano spostrzeżono żołnierzy Borgi. Możliwe, że przygotowują przewrót. Pozabijaj ich wszystkich, ale nie pozwól się zobaczyć. Nie chcę, aby Rodrigo wykorzystywał twoją aktywność jako pretekst do rozpoczęcia wojny. Super. Nie sądzę, żeby się jakoś to dobrze skończyło. Chyba, że będą w oddzielnych miejscach. Nie no, tych zleceń z zabójstw jest tutaj od zarypania i ja jak zrobię to od razu, to tym lepiej dla mnie, naprawdę. No weź wypieprzaj. Ale o których żołnierzy? A, to są łucznicy. No do tego to ja muszę wejść na tą wieżę. Ej. To jest żart. Mm.
Nie, no, musiałem zejść. Nie tak nisko, no ale wiecie. Ezio zawsze musi coś wymyślić. Co? To był żołnierz? No to fajnie wiedzieć. Ale powiedzcie, że chociaż będę blisko. Nie? No i ta końcóweczka, nie? You're down. Powinienem się bardziej rozejrzeć. Cześć. No nie wiesz, po prostu. Gdzie mnie wywaliło, Jezu? Nie widzisz, nie? Przez tą kurtynę. No. Nie. Zapierdalać tyle, nie? Dobra, od dzisiaj nie znoszę zleceń zabójstw w tej grze. Nie znoszę po prostu. Przez tą sobie misję to... pluję ostro. Ja nie mogę zabić takiego prostego typa w sumie. A co tu mówić dopiero o reszcie? Dobra, jestem z powrotem. Czaję się na innego typka tym razem. Bo on tu będzie podchodzić do tego siana. Co to jest? Liście jakieś, nie wiem. Tu się nic nie stało. Stamtąd muszę zrobić... Co? Wykrycie przez kogo? Nie skomentuję tego. Naprawdę. Jestem ciekaw, przez kogo wykryty. Jak tam nie było żadnych strażników. Żadnych. Mogę sobie głowę nawet uciąć. Sprawdzałem chyba 3 razy na wzroku orła. Come,
Dobra, spróbuję jeszcze raz. Jeśli to nie będzie działać, to też zrobię poza odcinkiem, naprawdę. Nie. Ja to zrobię poza odcinkiem, sorry. Nie chcecie, co sprawdzić u kogoś innego czy coś. Pionowe cięcie. To jest najgorsza i bezsensowna misja. Właśnie, przejawi wspomnienie w ogóle. Elo. Tom ma widać problem, nie ja. Że nie potrafi wejść na coś takiego. No tak cię chwaliłem już, Ezio, naprawdę. Zobaczmy, co tutaj nam szykuje gra. O! To jedno i to samo. To nie. Nie. No bo dobra, czekajcie. Jak nie mam co zrobić poza tym. Przy okazji to zedrę. Nie mam już w ogóle rozgłosu. Najgorsze zlecenie zabójstwa, jakie widziałem. No to jest super wykrycie, nie? Okej. Bardziej to i tak mnie denerwuje to, że ich nie mam podświetlonych, jak wezmę sobie ich na wzrok orła. Bo idę sobie i wykrycie. A tam jest tylko jeden typek, więc... Whatever's on his mind, it must be important. Idzie. Gwiazda świecąca. Where shall be the land?
Dobra. Poszło gładko. Tylko żeby z tamtymi było teraz tak. Niech odejdzie tam gwiazdeczka. Do widzenia. Już wcale nie zwalmy tego niedaleko, co jest. Bo zapewne tak będzie. O, tego. Tak, to on? Tak. Dobra. No i ten to już powinna być bułka z masłem, naprawdę. Albo nie, bo Altair tu nie wejdzie. Ba, Altair! Ja pierdzielę, ja cały czas będę mówić Altair, a nie ten Ezio. Jeszcze dwie części przede mną. Może zejść na dół, tak o... Albo nie, nieważne. Jakie mam tu wejść? Słucham. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. No. Do widzenia. Frejerzy. Dobra, 4 zadania zrobione. Czy tam 5, nie wiem. Z ciem rachubę. Ile już? No nie, policzę. No tu dalej są dostępne. W następnym odcinku się zajmiemy jeszcze tymi zabójstwami, więc bardziej liczę zobaczenia na następnym odcinku z Assassin's Creed 2.